Druk numer 547. Paragraf 1. Wnioskuje się do zwiki o ustawienie przy ulicy Królowej Jadwigi u wylotu ulic Hoffmana i Malczewskiego drogowskazu informujących o możliwości pierwszego dojścia na powierzchnię. Z inicjatywą ustawienia drogowskazu występowali mieszkańcy dzielnicy, wprowadzenie zaproponowanych oznakowania ułatwią turystom oraz osobom słabych zorientowanych do pogardnej części miasta dotarcie na powierzch Kościuszki. Mniej przejeżdżanie i trasami. Czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski? Proszę. Poprawkę. Dostrzegająco. Temat jest czy też projekt poprawki w tytule dodaje się słowa oraz do miejsca pamięci przy ulicy Brudowej i w paragrafie pierwszym dodaje się słowa oraz oznakowania dojścia do miejsca pamięci cmentarza wojennego w organizacji przy ulicy Brudowej od strony ulicy Księcia Józefa. Oraz w uzasadnieniu kolejne zdanie, dojście do miejsca pamięci, tak, tak, tylko z Glinikiem jest to od razu taki komentarz, to taki trochę niuans historyczny, Glinnik czy Glinik tutaj trwa taki powiedzmy spór już nawet na jednym czasopiśmie naukowym na Glinnik czy Glinnik. Świadomie nie używałem określenia Glinnik, bo trzeba byłoby przywołać oba. Więc no, to jest takie tradycyjne, tak zwany klinik. Uzasadnienie. Dojście do miejsca pamięci cmentarza wojennego w organizacji przy ulicy Brudowej w żaden sposób nie jest oznakowany. Jedynie przy skrzyżowaniu ulicy Brudowej ulicy Kamerulskiej znajduje się zniszczony znak i słowo miejsce pamięci, który powinien być odrzucony. Kto z Państwa jeszcze ma jakieś pytania, uwagi? To może komentarz, to też wynika z wystąpienia do dzielnicy, także tutaj no wstrzymywałem się z tym do następnej naszej komisji, ale czytając to stwierdziłem, że dobrze będzie połączyć. Szanowni Państwo, głosujemy poprawkę autorstwa radnego Marcina Kapusty. Kto z Państwa jest za poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Przechodzimy do głosowania uchwały. Kto z Państwa jest za uchwałą wraz z przyjętą poprawką w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.